Starym Sączu spotykam człowieka niezwykłego. Pan Andrzej Lis jest rekordzistą. Na pewno Polski, pewnie Europy, a może i świata. To nagrody i odznaczenia za ten rekord. Rekord w oddawaniu. Pierwszy raz oddałem 17 sierpnia 1974 roku. Pamiętam, że był bardzo duży ruch, bo co chwileczkę przychodzili z oddziału po krew. No, pobraliście i nawet nie wiem, czy oni zdążyli ją dokładnie przebadać, czy nie. Wiem, że robili grupę i od razu szła na oddział. Było dość dużo ludzi, którzy potrzebowali tą krew. Wtedy, w 1974, krew oddał pierwszy raz. Oddaje do dziś. Regularnie. Dokładnie 84 litry 200 ml. Bardzo głupio bym się czuł, jak przychodzi termin, jakbym nie poszedł oddać to. To wręcz czułbym się tak jakoś nieswojo. Ja mam grupę BRH+. Tak samo, dość rzadka grupa. I przeważnie mi się trafia dzieciom udawać. Bo jakoś tak, że teraz, no i wcześniej dzieci się rodziły, dość dużo ludzi się rodziło z taką grupą krwi. Kiedy pierwszy raz oddał krew, musiał wypić byczą krew. Dostawało się tak zwaną byczą krew. Lampkę, to była tak chyba 100 gram. Czerwonego wina. Po oddaniu krwi, nawet pamiętam nazwę, nazywało się to Cassivera, bycza krew. I krwiodawca po oddaniu krwi musiał zjeść co najmniej pół tabliczki czekolady i wypić tą lampeczkę wina. To było na takie jakby pobudzenie organizmu do produkcji krwi. No. Potem dostawał kawę. Była albo kawa, albo tam czekolady, albo jakieś batony, tak, że no przychodzili ludzie tam, no dostał te 25 deko kawy, już nie trzeba było wycinać z kartki, tylko no już była ta kawa. Dziś czekolady. 7 czy 8 tabliczek czekolady i soczek taki. Ale krew oddaje, bo jak mówi, kocha ludzi. Każdy krwiodawca musi kochać ludzi. Bo dając cząstkę siebie, no to musi się kogoś albo co najmniej lubić. A to jest hasło wyśmienite, kapitalne. Ale zawsze jak idę krew oddać, to mówię ja dzisiaj komuś, a ktoś mnie jutro. I z tą myślą trzeba i zawsze oddawać krew. Karol Kosiorowski, Onet.